15 zastępów Straży Pożarnej walczyło z pożarem składowiska odpadów przy ulicy Chopina w Jaworznie. Pożar wybuchł około 1 w nocy, a strażaków o zdarzeniu poinformował maszynista pociągu, który ze swojej kabiny dostrzegł ogień nieopodal torowiska. Jak się okazało, płonące odpady były mieszanką różnych tworzyw. Po przyjeździe na miejsce zdarzenia okazało się, że pali się około 100 metrów kwadratowych różnego rodzaju odpadów. Były tam odpady i gumowe, i tworzywa sztuczne, i materiały sypkie w takiej pryzmie około 4-5 metrów wysokich. Zadysponowano dodatkowe siły i środki również spoza miasta Jaworzna. W całej akcji brało udział 15 zastępów 400 ratowników. Jak ustalili, przybyli na miejsce strażacy. Niedaleko pożaru składowano też materiały niebezpieczne. Na terenie składowiska były też jeszcze różnego rodzaju inne odpady. Ciekłe w mauzerach, w beczkach, różnego rodzaju nieznane substancje i ciecze. Na szczęście strażacy zdołali szybko zapanować nad sytuacją. Nie było jakiegoś dużego zadymienia z tego względu, że było dość szybko zauważone i nie było wiatru, także jeśli chodzi o same jakieś gazy, dymy pożarowe, nie rozchodziły się poza składowisko. Także nie ma zagrożenia, jeśli chodzi o mieszkańców. Grząski teren nie ułatwiał pracy strażakom. Dogaszanie pożaru trwało do godzin porannych. Teraz przyczyny pożaru wyjaśnia jaworznicka policja oraz biegły z zakresu pożarnictwa. Wyjaśniamy, ustalamy przede wszystkim właściciela tego terenu, czy te materiały, które się zapaliły, były tam przechowywane w legalny sposób. No to wszystko wykaże postępowanie, czy to śledztwo, które będzie prowadzić jaworznicka policja.